Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chylonii. Dzisiaj milicja użyła broni. Dzielnieśmy stali i celnie rzucali. Janek Wiśniewski padł. Na drzwiach ponieśli go Świętojańską, naprzeciw glinom, naprzeciw tankom. Chłopcy stoczniowcy, pomścicie drucha. Janek Wiśniewski padł. Huczą petardy, ścielą się gazy. Na robotników sypią się razy. Padają dzieci, starcy, kobiety. Janek Wiśniewski padł. Stoczniowcy Gdyni, stoczniowcy Gdańska. Idźcie do domu, skończona walka. Świat się dowiedział, nic nie powiedział. Janek Wiśniewski padł. Nie płaczcie matki, to nie na darmo. Nad stocznią sztandar z czarną kokardą. Za chleb i wolność i nową Polskę. Janek Wiśniewski padł. Stalin famously asked at some point during the Second World War, how many divisions has the Pope? Well, he got his answer in June 79, more than Stalin could imagine. Many more divisions than Stalin could imagine. Perhaps at no time in the 20th century had one man so influenced the nation. It sparked a great movement of human liberation throughout Eastern Europe. A revolution of conscience that confronted the lies of Marxism and Leninism. It led to the freedom of millions. Every 30 years, the nation was losing its best people. Who were being killed, who were being deported, who were being exterminated. It was all war all the time. Afterwards, it was rather this everyday grayness of life without hope, just survival level, just survive. From the moment he arrived in Warsaw, John Paul II began the liberation of his people through the power of faith and moral conviction. The 9 days of John Paul II in June 1979 were 9 days on which the history of the 20th century turned in a dramatic way. One third of the country saw him in person. Millions more witnessed his pilgrimage on television and radio. Niech stąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi tej ziemi. That was an appeal. Change Poland and the Spirit will be with you. That was a clear message that was taken by us. My mówiliśmy, że nie chcemy dużo, my chcemy być wolni, my chcemy dobrze pracować. Chcemy być czucie u siebie. The power of the papacy was never more visible. And the Soviets learned this to their dismay, that he could turn their empire inside out.
Faktem jest, tak jak powiedziałem pierwszego dnia, że zwyciężymy i zwyciężyliśmy. Taka jest krótka prawda. Powiedziałem, ja wychodzę ostatni, tak zrobię i wyjdę ostatni. Bóg zapłaci, ja idę do pracy. Do zobaczenia.